Ile wiemy o pszczołach, o wadach, bez których zginie ludzkość, a których populacja wciąż maleje? Czy mamy świadomość, co im szkodzi i jak możemy im pomóc? No i czy wiemy, jak powstaje miód i jaką rolę pełnią poszczególni członkowie pszczelej społeczności? O tym i o kilku innych ważnych sprawach w swojej książce dla dzieci pisze Marta Konek. Postępujące zmiany klimatyczne, zmniejszająca się różnorodność dzikich roślin, używane powszechnie środki owadobójcze, nawozy sztuczne stosowane w rolnictwie czy zwiększająca się liczba upraw roślin modyfikowanych genetycznie. To zaledwie kilka czynników mających wpływ na wzrost śmiertelności pszczół. Świadomie wybrałam właśnie te będące konsekwencją działań człowieka. Choć niestety lista naszych grzechów wobec pszczelich przyjaciół jest znacznie dłuższa. Co prawda, temat wymierania pszczół od kilku lat przebija się powoli do powszechnej świadomości, ale jest ignorowany. Zdajemy się nie widzieć zależności pomiędzy gatunkami, a wielkiej filozofii tu nie ma. Jeśli wyginą pszczoły, wyginą też ludzie. Widząc poziom ignorancji konsumpcyjnego społeczeństwa, nie mam zbyt wielkich nadziei na to, że uda nam się odmienić los naszej planety, ale mocno wierzę w to, że mogą to zrobić kolejne pokolenia. Kluczem jest świadomość i edukacja. I tu z pomocą przychodzi Marta Konek, dziennikarka i pszczelarka, która zaprasza dzieci do pasieki. Stojąca powieść o Kasi, rezolutnej i ciekawskiej dziewczynce, wprowadza młodego czytelnika do świata przyrody. Babcia Kasi, Prowadzi pasiekę. Z cierpliwością odpowiada na niezliczone pytania dziewczynki. Wyjaśnia m.in. jak zbudowany jest ul, jak należy się zachowywać w obecności pszczół, jaką rolę pełni królowa, a jaką robotnicę czy trutnie? Czym jest trójka, a czym oblot. Konek tłumaczy, dlaczego pszczoły są takie ważne, ale też podpowiada, co szkodzi owadom i jak im pomóc. Choć to pszczoły są głównymi zwierzęcymi bohaterami tej książki, autorka przemyca również wiedzę na temat zachowań ptaków czy innych owadów, ale też porady z zakresu ogrodnictwa. Jako pomocy w objaśnianiu świata natury używa między innymi, ludowych mądrości w postaci powiedzonek. Na przykład siejesz w błoto, zbierasz złoto, a także ilustracji autorstwa Natalii Piruk. Ładnie wydana, mądra, uwrażliwiająca młodego człowieka na przyrodę i bardzo potrzebna, szczególnie dzisiaj. Książka Marty Konek Kasia w Pasiece polecam bardzo.